Szczęść Boże, Julita Przyczka. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Wraca temat zmiany konstytucji, stworzenie nowej ustawy zasadniczej, która będzie gwarantowała prawdziwą demokrację, praworządność oraz równość, zapowiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. 3 maja 2017 roku prezydent Andrzej Duda ogłosił, że będzie dążył do przeprowadzenia referendum w sprawie nowej konstytucji. W moim przekonaniu jako prezydenta, moi rodacy mają prawo się wypowiedzieć, czy konstytucja obowiązująca w Polsce od 20 lat funkcjonuje dobrze, czy są zadowoleni z tego modelu ustrojowego. Z inicjatywy Andrzeja Dudy odbył się cykl debat w całym kraju. W lipcu ubiegłego roku prezydent złożył wniosek o przeprowadzenie referendum konsultacyjnego w sprawie nowej ustawy zasadniczej. Ludziom rządzący powinni dać się wypowiedzieć na ten temat. Prezydent zaproponował pytania dotyczące m.in. wpisania do konstytucji programu 500+, czy przynależności Polski do Unii Europejskiej i NATO. Ostatecznie jednak Senat nie poparł wniosku prezydenta. Większość senatorów PiS wstrzymała się od głosu. Tutaj jest przede wszystkim dobro samej idei najważniejsze. To znaczy, jeżeli chcemy poważnie zmienić konstytucję, musimy to zrobić w taki sposób, żeby to była zmiana głęboka, przemyślana. Teraz do tematu zmiany konstytucji wraca prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Wczoraj w trakcie przemówienia na pikniku rodzinnym w Dygowie zwrócił uwagę na transparent z napisem Konstytucja, z którym przyszli jego przeciwnicy. Widzę tu napis Konstytucja, bardzo dobrze. Rzeczywiście, proszę Państwa, pewnie nie za tym razem, ale przyjdzie taki dzień, że zmienimy Konstytucję na potrzebną. Konstytucję, która będzie gwarantowała prawdziwą demokrację, praworządność i równość, dodał prezes PiS. Taka będzie ta Konstytucja. I będzie jasna, wyraźna, sformułowana w ten sposób, żeby były jak najbardziej utrudnione różne pokrętne interpretacje. Politycy opozycji nie widzą potrzeby zmiany konstytucji z 1997 roku. Jednocześnie zarzucają rządzącym, że regularnie łamią obowiązującą ustawę zasadniczą. Weźcie te Putina, będzie pasowała jak ulał do waszej demokracji, napisał poseł PO Marcin Kierwiński. PSL mógłby poprzeć pewne zmiany, ale warunek jest jeden, mówi europoseł Adam Jarubas. Przede wszystkim podstawowy warunek trzeba realizować i przestrzegać tej konstytucji, która jest. Kukiz 15 od dawna postuluje zmianę konstytucji. Poseł Piotr Apel traktuje jednak zapowiedź prezesa PiS-u jako próbę mobilizacji elektoratu. Musimy zmienić konstytucję, to jest dla mnie oczywista oczywistość. Natomiast no, wolałbym i chciałbym, żeby ta dyskusja odbywała się nie w zaciszu gabinetów, ale właśnie między ludźmi, właśnie za pomocą konsultacji. Konstytucja z 1997 roku jest niedoskonała. Jej niejednoznaczne zapisy doprowadziły do wielu kryzysów, mówi poseł PiS Anna Paluch. Jestem przekonana, że po to, żeby Polska była silnym krajem ludzi, których wolności są chronione, że trzeba tej zmiany dokonać. Aby zmienić konstytucję, Zjednoczona Prawica musiałaby znacząco powiększyć stan swojego posiadania w Sejmie lub przekonać do zmiany inne siły polityczne. Obecne sondaże przedwyborcze nie dają na razie takiej szansy. Kolejne odejścia posłów z klubu Kukiz 15 stawiają pytanie o przyszłość ruchu, który jeszcze 4 lata temu w wyborach parlamentarnych uzyskał blisko 9% głosów. Teraz ugrupowanie Pawła Kukiza szuka koalicjanta, ale jest też gotowe na samodzielny start. Wyzwaniem będzie przekroczenie progu wyborczego. W wyborach parlamentarnych Kukiz 15 uzyskał 42 mandaty. Dziś posłów w klubie jest o blisko połowę mniej. Do końca kadencji dociągnął Andrzej Maciejewski, ale teraz, na co wskazują medialne doniesienia, będzie startował z list PiSu. Problem z Kukizem jest taki, że nie jesteśmy partią, a ja byłem zwolennikiem od dobrych 3 lat przekształcenia pewnej ewolucji w partię polityczną po to, abyśmy zbudowali silne struktury. Z innych powodów odchodzi Tomasz Rzymkowski, był przeciwnikiem rozmów z Konfederacją.
Moje przejście jest podyktowane niewiadomą co do przyszłości ruchu Kukiz 15 i niepokojącymi mnie sygnałami, że ruch Pawła Kukiza będzie startował razem z Konfederacją, a mnie z Konfederacją nie jest po drodze. Tomasz Rzymkowski. W ostatnich dniach z Kukiz 15 pożegnał się też Jerzy Jachnik. Kukiz wciąż nie ma koalicjanta, porozumienia nie przyniosły rozmowy z PSL-em. PSL jasno postawił sprawę, że w grę wchodzi wyłącznie start z list PSL-u. Ale współpracy z PSL-em nie przekreślił jeszcze sam Paweł Kukiz. Nie wchodzę do PSL, korzystam z ich list, bo sam nie mam ani czasu, ani środków, by zebrać 130 tysięcy podpisów, by stworzyć własne. Taka jest ordynacja. Paweł Kukiz. Wcześniej upadły negocjacje co do wspólnego startu z PiS-em. Rozmawialiśmy z Prawem i Sprawiedliwością o tym, żeby zrobić większość konstytucyjną, aby Unia Europejska nas nie szarpała. Prawo i Sprawiedliwość jak na razie nie jest zainteresowane. Mówi poseł Jarosław Sachajko, przyszłość Kukiz 15 pozostaje niepewna. Ruch do wyborów przystąpi, ale nie wiemy w jakiej formule. Na razie, na wszelki wypadek, szykujemy się do samodzielnego startu. Rozmowy z Konfederacją wciąż nie przyniosły porozumienia, ale i tak przestrzeń dla takich ugrupowań w Polsce jest niewielka. Dlatego tutaj wyzwaniem będzie przekroczenie progu wyborczego, mówi politolog dr Szymon Gajewski. Te dwa bloki, czyli PiS i Platforma, w zasadzie gospodarują ponad 80 do prawie 85% całości elektoratu. To wyborcy, którzy akceptują obecny system. Ugrupowanie Kukiz 15 było antysystemowe, bo na swoje sztandary wyniosło zmiany ustrojowe. To jednak nie przekonywały wyborców, bo w ciągu 4 lat Kukiz zgubił kilka procent poparcia. Ono się zgubiło między tymi właśnie wielkimi walcami, jakie w Polsce powstały, czyli z jednej strony Prawo i Sprawiedliwość, z drugiej strony antypis. W wyborach do Parlamentu Europejskiego Kukiz 15 nie przekroczył już progu wyborczego. Mieliśmy też wyliczenia, że nasz elektorat ruchu Kukiz 15 po prostu nie poszedł do tych wyborów, bo wie, że tak naprawdę zmiany fundamentalne, ustrojowe dokonuje się tutaj w polskim parlamencie na wiejskiej. Ale przecież teraz swój elektorat mocno mobilizuje i PiS i Platforma. To kolejny problem dla Kukiza. Dr Grzegorz Skrobotowicz tłumaczy, że ugrupowania antysystemowe zyskują, kiedy władza lekceważy obywateli. Faktycznie widzimy, że partie antysystemowe w niektórych krajach zyskują także swoich sympatyków, ale jest to związane ze sposobem sprawowania władzy w tym właśnie kraju. W Polsce ten scenariusz się nie sprawdził, bo jak tłumaczy dr Grzegorz Skrobotowicz, PiS wywiązywał się ze swoich zobowiązań. Dziś kiepska kondycja Kukiza pcha go w kierunku negocjacji z partiami politycznymi. Taka obawa przed tą polaryzacją jest chyba dużo ważniejsza niż tam drobne rzeczy, na które musimy się zgodzić idąc czy szukając sojusznika czy w PSL-u czy w Konfederacji. Kukiz 15 konsekwentnie powtarzało, że nie jest partią, to się nie zmienia. Na polskich górali zawsze można liczyć. Ich tradycja jest wielką częścią polskiej tradycji, mówił prezydent Andrzej Duda w Nowym Targu na obchodach stulecia Związku Podhalan w Polsce. Sam związek, jak podkreślił prezydent, miał swój udział w odbudowaniu polskiej państwowości. To górale postawili krzyż na Giewoncie. Wszyscy, którzy podnosili głowę do góry, widzieli, w jakim kierunku trzeba patrzeć. Mówił w trakcie mszy świętej na stulecie Związku Podhalan metropolita krakowski ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. W uroczystościach uczestniczył prezydent Andrzej Duda i jak mówił, górale przyczynili się do odrodzenia polskiej państwowości. Przez lata pielęgnowali lokalną kulturę i tradycje. To właśnie górale stanęli jako pierwsi i powiedzieli: my pokażemy, że jest wolna Polska. Dlaczego? Bo my tak naprawdę jesteśmy wolnymi ludźmi, bo zawsze byliśmy wolni w sercu i zawsze byliśmy Polakami. To właśnie tacy jesteście. Prezydent podkreślił, że na górali zawsze można było liczyć. Ich tradycja jest wielką częścią polskiej tradycji. Ile razy jestem wśród was, ile razy patrzę na was, na wasze stroje, na waszą tradycję, na wasze sztandary, na to jak wychowujecie dzieci, to jestem dumny, że jestem Polakiem. Tak jak i wy jesteście dumni. W trakcie obchodów w Nowym Targu prezydent wręczył odznaczenia państwowe dwóm działaczom niepodległościowym. Objął także protektoratem, czyli w praktyce opieką organizacje góralskie. Będzie nas to, panie prezydencie, zobowiązywało do jeszcze lepszej działalności.
powiedział prezes Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce Andrzej Skupień. Burmistrz Nowego Targu Grzegorz Watycha ogłosił, że Rada Miasta zdecydowała o rozbudowie i przebudowie Miejskiego Ośrodka Kultury. Wielka inwestycja budowy domu, w którym również swoją siedzibę ma tutejszy oddział Związku Podhalan. To miejsce, które ma służyć właśnie góralom. Inwestycja ma zakończyć się w 2021 roku. Podczas uroczystości obecni byli przedstawiciele Związku Podhalan z Austrii, Stanów Zjednoczonych i Kanady, bo członkowie stowarzyszenia, tak jak i Polacy, są nie tylko w kraju, ale także poza jego granicami, by również tam podtrzymywać tradycję wyniesioną z rodzinnego domu. W Toruniu odbyło się jubileuszowe 25. spotkanie pod hasłem Wesele Wesel. Inicjatywa łączy małżeństwa, które zdecydowały się na przyjęcie weselne bez alkoholu. Dokładnie w czwartek do Torunia przybyły małżeństwa z całej Polski. To szczególne pary, które zdecydowały się na życie małżeńskie i rodzinne z pominięciem alkoholu. Wyrazem tego były ich bezalkoholowe przyjęcia weselne. Było to pierwsze wesele w naszej parafii, w ogóle w okolicy i musieliśmy pokonać wiele trudności, ale myślę, że było udane i od tamtej pory w naszej najbliższej rodzinie jest na dzień dzisiejszy 14 wesel bezalkoholowych. Wesela bezalkoholowe to, jak mówią małżonkowie, ich świadoma decyzja. Taka impreza z pominięciem alkoholu nie musi wcale oznaczać złej zabawy, wręcz przeciwnie. Oryginalne, na pewno będzie radosne, będzie trzeźwe, więc też ta radość będzie się potem mogła przez wiele miesięcy i lat we wspomnieniach łatwiej odbijać niż ta zapomniana pod wpływem alkoholu. Wesele bezalkoholowe przynosi dobre owoce zarówno małżonkom, jak i ich najbliższym, wskazuje ksiądz prałat Władysław Zonzel, inicjator spotkań pod hasłem Wesele Wesel. Gdy ja to zapoczątkowałem u siebie w parafii, kamiernicy, to tłumaczym, że to nie na złość komuś, by go pozbawić przyjemności. To jest z miłości, w trosce o szczęśliwe dzieciństwo waszych dzieci i w trosce o waszą szczęśliwą jesień życia. Bo jeżeli dzieci się rozpiją, to nie macie co liczyć na troskliwą opiekę na starość. Małżeństwa decydujące się na przyjęcie oraz wspólne życie bez alkoholu są ogromnym świadectwem, podkreśla ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący zespołu do spraw apostolstwa trzeźwości przy konferencji Episkopatu Polski. Bo one w chwili zawierania sakramentu małżeństwa postanowiły, że nie będzie tego, co niszczy w wielu wypadkach w polskich rodzinach niszczy szczęście, niszczy radość, niszczy małżeństwa, niszczy przyszłość nie tylko małżonków, ale także ich dzieci. Wesele Wesel to inicjatywa rekolekcyjna, podczas której małżonkom towarzyszą często całe rodziny. Szczególne rekolekcje, bo w nich biorą udział i rodzice, i dzieci, młodzież i dzieci. I na każdym poziomie są opiekunowie. I na każdym poziomie są konferencje. Na każdym poziomie jest modlitwa. Punktem kulminacyjnym takich spotkań jest odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Czy chcecie coraz doskonalej miłować się wzajemnie, biorąc za wzór ofiarną miłość Chrystusa, który oddał za nas swoje życie? Tegoroczne jubileuszowe odnowienie przysięgi małżeńskiej miało miejsce w toruńskim sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II podczas sprawowanej tam Eucharystii. Po mszy świętej na dworze Artusa odbył się bezalkoholowy bal Wesele Wesel. Idą setki kilometrów, by w Częstochowie stanąć przed obliczem Królowej Polski. Sierpień to jak co roku miesiąc, w którym pielgrzymi zmierzają na Jasną Górę. Dziś w trasę wyruszył Toruń. Towarzyszył mu Pelplin, który w drodze jest już od kilku dni. Pan Bóg niesamowicie dotyka przez trud. Wzmacnia człowieka, daje ogromną cierpliwość i też łatwiej jest się podnieść. Tak jak człowiek fizycznie podnosi się po każdym postoju, po każdym bólu, tak samo też duchowo właśnie, w życiu duchowym. To są takie rekolekcje. Ja, ogólnie jak się idzie, pójdzie się pierwszy raz na pielgrzymkę, to potem trzeba iść kolejny raz. Polecam generalnie pielgrzymkę. Można spotkać fajnych ludzi. Gdzieś tam ten czas też tak spokojnie przepływa.
jest dużo takiej radości i też pokoju. Myślę, że każda pielgrzymka jest inna, ale że tak powiem, niektóre są trudniejsze, niektóre prostsze. Zeszłoroczna była dla mnie dość trudna. Ale na pewno przynosi nowe znajomości każda pielgrzymka. Jakaś tam apteczka, powiedzmy, jest. Igła do przebijania pęcherzy też. Przez cały czas. Bo jeszcze można żyć. Można dobrym wydać czas. 41. pielgrzymka diecezji toruńskiej wyrusza na szlak. Nasza toruńska pielgrzymka, niosąca prośby, intencje i modlitwy tych, którzy na pielgrzymkę ruszają, to wyczyn, to wysiłek wielki. W Toruniu łączą się dwie pielgrzymki, toruńska i pelplińska, idziemy razem. Na trasie pielgrzymkowym przekonujemy się o tym, że na świecie nie są tylko tacy ludzie, którzy myślą o sobie, którzy realizują jakieś swoje cele i wciągają nas w różnego rodzaju kłótnie i awantury, bo czasem możemy odnieść takie wrażenie, kiedy patrzymy na rzeczywistość, która nas otacza. Jest wielu ludzi szlachetnych i dobrych. Dwie kolejne strzelaniny w Stanach Zjednoczonych. Do tragicznych wydarzeń doszło w Teksasie i Ohio. Nie żyje kilkadziesiąt osób. Najpierw ogień w supermarkecie w stanie Teksas otworzył 21-letni mężczyzna. Zabił 20 osób, 26 ranił. Niecałe 24 godziny później doszło do drugiej strzelaniny. Tym razem w stanie Ohio w dzielnicy, gdzie znajdują się kluby nocne, bary, restauracje, teatry, galerie i sklepy. Atak szybko stłumili funkcjonariusze. Nie obyło się jednak bez ofiar. Co najmniej 16 osób z obrażeniami przewieziono do lokalnych szpitali. Jak poinformowała policja, napastnik nie żyje. Nie ujawniono jednak ani jego tożsamości, ani motywów działania. Do ataków na swoim profilu na Twitterze odniósł się prezydent kraju Donald Trump. FBI, lokalne i stanowe organy ścigania współpracują w El Paso i Dayton w Ohio. Informacje szybko gromadzą się w Dayton. Wiele się już nauczyłem w El Paso. Egzekwowanie prawa przebiegało bardzo szybko w obu przypadkach. Aktualizacje będą przekazywane przez cały dzień. Za ofiary strzelanin w USA modlił się podczas modlitwy Anioł Pański papież Franciszek. W ostatnich dniach do strzelaniny doszło również w stanie Kalifornia. Wówczas 19-letni napastnik zastrzelił 3 osoby, w tym 2 dzieci, a 15 ranił. W tym wydaniu to już wszystko. Kolejne po apelu jasnogórskim. Serdecznie zapraszam.